serdecznie, program bez komentarza. Nowa odsłona, ale te same ważne tematy, społeczne, polityczne, kulturalne. To, co mogę obiecać, na pewno nie zabraknie ważnych, gorących kwestii i takie dla Państwa postaramy się przedstawiać. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest świetny pedagog, pani Barbara Przybysz, a od niedawna również nowy dyrektor ośrodka Tkacz. Nowy, świeży dyrektor. Od jak dawna ta funkcja? Dokładnie od 20 stycznia, wtedy kiedy zaczęły się ferie. Ja w tym roku ferii nie miałam, zaczęłam od razu pracę jako dyrektor Ośrodka Kultury Tkacz. Czy nowy dyrektor to również nowe porządki? No, jeżeli padło słowo porządki, niech już tak zostanie. Wolałabym chyba tutaj użyć słowa może jakieś zmiany, niektóre na lepsze, bo wiadomo, kiedy się zastaje jakiś stan, to jest coś dobrego, a zawsze coś również do poprawienia. No niech się to nazywa porządkami, takie drobne. Drobne. To co należało skorygować? Tak rozumiem, żeby ośrodek i placówka działały lepiej. Po miesiącu pracy trzeba już było dokonać pewnych zmian, jeżeli chodzi też o kwestie etatowe. Gdzieś widziałam, że jest potrzeba dodania na przykład z 3/4 na cały etat, gdzieś widziałam potrzebę odjęcia z całego etatu na 3/4. Także powiedziałabym takie zmiany, które służą dobru ośrodka, też tej wizji mojej, która będzie realizowana. A jaka ta wizja będzie? Wizja najprężniejszego ośrodka kultury, który uzależnia od kultury, bo to jest misją, tak mamy zapisane w naszych dokumentach też statutowych, Tkacz ma uzależniać od kultury. A pani swoją osobą również właściwie i zawodem uzależnia od kultury młodzież, czy swój zawód, funkcja również prezesa Stowarzyszenia Trzcinia będzie chciała pani połączyć z funkcjonowaniem placówki Tkacz? Zdecydowanie będę chciała połączyć. W zamyśle mam również przeniesienie siedziby Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Trzcina do Ośrodka Kultury Tkacz. Będę o tym rozmawiała z naszymi włodarzami, bo to też musi być decyzja zarówno członków mojego stowarzyszenia, jak i no nie tylko moja, może w ten sposób. Oczywiście tylko i wyłącznie ku dobru tomaszowskiej kultury, dlatego że to, co robi Trzcina, zdecydowanie też wpisuje się w to, co jest jakby moją wizją rozwoju ośrodka. Te elementy się przenikają, a cel jest jeden, jest tomaszowska kultura. Z działań kulturalnych wiem, że już rozpoczęła pani właściwie realizację projektu filmowego. Czy możemy tomaszowianom przybliżyć założenia tego ciekawego projektu? Tak, powołałam w Tkaczu do życia klub Młodego Filmowca. To jest na razie projekt pilotażowy, dlatego też mam nadzieję, że pilotażowy, który będzie miał ciąg dalszy. Też było tak z Tomaszowską Akademią Filmową. Najpierw był pod koniec roku 2011 pilotaż. Okazało się, że się spotkał z bardzo dużym, pozytywnym oddźwiękiem i do dzisiaj trwa, rozwija się. I tak mam nadzieję będzie również z Tomaszowskim, z Tkaczowym Klubem Młodego Filmowca. A jaka projekt korzysta z tych warsztatów? Każdy zainteresowany, tak. Młodzież wszystkich szkół. Tutaj chodziło o to, aby zgromadzić też osoby zainteresowane, które chcą rozwijać swoją pasję filmową, dlatego że w zamierzeniu tego pilotażowego, dwumiesięcznego projektu ma powstać etiuda filmowa, która będzie wysłana na festiwal, na przeglądy. I mam nadzieję, że teraz pilotaż, na wiosnę pilotaż, a od września już prężny klub, który będzie działał w Ośrodku Kultury Tkacz. A inne nowatorskie bądź nowe pomysły, co wymaga poprawy może z tych, które już działają gałęzi ośrodka, placówki? Zacznę od tych, które już działają od wielu lat w Ośrodku Kultury Tkacz i nie wymagają większych zmian. Poza tym, żeby może zadbać o jakiś większy rozgłos na zewnątrz, bo to, co się dzieje w ośrodku, czy w kwestii wokalu, czy w kwestii nauki, gry na instrumentach, naprawdę działa na bardzo wysokim poziomie, bardzo prężnie. Bardzo ciekawy projekt, music show, którego też zachęcam, maluchy. Także dzieje się naprawdę bardzo dużo dobrego i warto po prostu dbać o to, żeby tylko i wyłącznie rozwijać.
No ponieważ też jeżeli chodzi o pojemność Ośrodka Kulturytka, czy ponieważ wprowadziłam troszeczkę nowych inicjatyw, no trzeba było się zastanowić, czy wszystkie koniecznie muszą istnieć, więc zrezygnowałam z takiej maluteńkiej cząstki działalności tkacza, jak zajęcia języka angielskiego, uważając po prostu, że jest tak dużo ofert w Tomaszowie, jest kilka szkół językowych, w każdej szkole jest również w tej chwili język, już do przedszkoli z powrotem wrócił język. A czy te zajęcia cieszyły się zainteresowaniem? Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, nie było tego tak dużo. Tak? Także to mogę powiedzieć, że to zrobiłam z takim czystym sumieniem, aczkolwiek tutaj duże podziękowania dla pani, która prowadziła, bo no jak to nauka języka angielskiego, jak prowadzą profesjonaliści, jest dobrze. Natomiast wydaje mi się, że ośrodek kultury, nie tylko tkacz, ale w ogóle ośrodek kultury powinien, no nie w stronę też może koniecznie języków, jeżeli jest na to przestrzeń, to również, ale uważam, że przede wszystkim teatr, film, no i inne gałęzie, Macisk, które chciałabym jeszcze. Humanistów takich tu poszukujemy, no tak. Niekoniecznie, pozwolę sobie wejść w słowo, bo jeżeli będzie działał u nas klub filatelista, mam nadzieję, że uda nam się go powołać. Jestem już po pierwszych takich miłych rozmowach, na razie pisanych z panem Jankiem Rybakiem, ale bardzo bym chciała też, żeby tutaj tę gałąź rozruszać. Oczywiście my mamy Związek Filatelistów, który działa przy muzeum, ale nie zaszkodzi również, żeby też w Ośrodku Kultury na Osiedlu Niebrów poszukać osób, które chętnie by się w tej kwestii rozwijały, a mamy naprawdę zdolne dzieciaki. Jest Tomaszowianin młody, który też na arenie, z tego co ja wiem, ogólnopolskiej, a być może jeszcze wyżej, to jest podopieczny pana Janka Rybaka, o którym bardzo bym chciała. Sama pamiętam siebie siedzącą nad klaserem. Pamiętam sklep na Placu Kościuszki, gdzie chodziłam z kieszonkowym i kupowałam sobie te znaczki, więc na pewno jest taka grupa. A czy swoje pasje przeniesie pani również tutaj na grunt tkacza? Będzie próbowała zarazić swoimi pasjami młodzież? No myślę, że cały czas zarażam. Zarażam jako nauczyciel drugiego liceum, zarażam jako menedżer Teatru Trzcina, jako prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Trzcina. No tutaj, jeżeli chodzi o takie moje pasje, no to film, oczywiście teatr. Chciałabym jakiś salonik literacki w tkaczu jeszcze powołać, tak żeby nie wchodzić też. A propos salonu literackiego. Chciałabym, żeby raz na kwartał odbywały się takie, znaczy w zamyśle oczywiście na początku raz na kwartał, odbywały się takie spotkania w kręgu ludzi zainteresowanych literaturą, żeby zapraszać osoby, które będą nam też, dla młodych te pasje, mnie nie trzeba, tak jako polonistce, natomiast młodych trzeba odciągać od komputera, powiem to wprost, od Facebooka również, dlatego że widzę, że to niestety, ale przybiera rozmiarów no, strasznych. Zresztą widać to też w terminologii, która się pojawia. Ja się ostatnio przeraziłam, czytając o tym, że jest już termin homo interneticus. No pani jako nauczyciel również pewno obserwuje wśród młodzieży szkolnej to uzależnienie się od internetu, od Facebooka, od innych nośników. No niestety tak, muszę przyznać, na każdej przerwie, nie ukrywam, bo każdy z nas dzisiaj rzeczywiście korzysta z mediów i jest to ogromna pomoc, ale młodzi ludzie widzą, niektórzy nie widzą umiaru niestety. Rozumiem w takim razie, że program tkacza, nowy program tkacza ma też pewną misję wpisaną. Ma i nie wprowadziłam jej ja, od razu powiem. To jest dobytek, który zastałam. Ta misja absolutnie wpisany jest, wypracowany przez pracowników takie hasło uzależniamy od kultury i w tym kierunku chciałabym dążyć. Jeszcze a propos, pytała pani o nowe kwestie, no też tutaj jeżeli chodzi o edukację taneczną, bardzo rozwinęliśmy swoją działalność. Są zajęcia taneczne dla wszystkich kategorii wiekowych jako projekt taki partnerski ze studiem tańca Kobos. Przychodzi bardzo wiele osób, sala już pęka w szwach, można powiedzieć. Mamy też pierwsze sukcesy, dlatego że nasi tancerze reprezentujący, no skoro partnerstwo to zarówno Ośrodek Kultury Tkacz, jak i Studio Tańca Kobos, w Zgierzu tydzień temu zdobyli wyróżnienie i trzecie miejsce. Aktualnie
nawet dziś ćwiczą, trenują, przygotowują się do kolejnych turniejów. W zamyśle mamy również ogólnopolski turniej, który będzie odbywał się w Tomaszowie. Po pierwszych rozmowach widać już, że chyba no, nie odbędzie się w Tkaczu, chociaż Tkacz będzie współorganizatorem, dlatego że no, bardzo duże jest zainteresowanie i chyba trzeba będzie pomyśleć o większej sali. Mnie teraz nasunęła się taka myśl, jak Pani godzi wszystkie funkcje i obowiązki, którym próbuje Pani sprostać i tutaj Pani. Godzę przede wszystkim dzięki wsparciu rodziny, dzięki wsparciu moich teściów, dzięki wsparciu rodziców. Mąż, jeżeli jest akurat w Tomaszowie, bo też ma pracę taką, która się wiąże z wyjazdami, też bardzo wspiera. Natomiast nieskromnie powiem też, że ja jestem bardzo osobą zorganizowaną i mam tego świadomość. Nazwałabym to czasami taką wielozadaniowością. W jednym czasie potrafię czasami ogarniać po prostu ze dwie, ze trzy rzeczy, jak mówi młodzież. Wymaga Pani dużo od siebie, od innych? Wymagam również dużo. Wymagam również dużo i też widzę, że czasami trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Za chwilę będzie już koniec drugiego miesiąca mojego dyrektorowania, więc widzę, że coraz więcej też pracowników Tkacza jakby już to zrozumiało. Że jeżeli no chcemy, żeby ten wizerunek Tkacza był jak najlepszy, był to na też szóstkę. Trzeba, żeby był na szóstkę, tak, bo na piątkę był, a teraz żeby był jeszcze na szóstkę, to trzeba dawać naprawdę sporo od siebie i czasami swoje przyzwyczajenia po prostu też zmieniać. Czy nie za dużo obowiązków jak na jedną osobę? Bo tutaj zmierzam teraz do kolejnego zagadnienia. Wiem, że Pani jest również świetną studentką. Co to za kierunek studiów? Tak. I czy powiązany z nową funkcją? To jest coaching w biznesie. Te studia rozpoczęłam z myślą taką, aby wspierać nasze tomaszowskie firmy. Mhm. To był taki nasz wspólny zamysł z Fundacją Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. Wtedy, kiedy jeszcze no, nie przez myśl mi nie przeszło, że mogłabym być dyrektorem Ośrodka Kultury Tkacz i na tym polu się nic realizować. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nic nie dzieje się bez przyczyny, ale też to się nie wyklucza, dlatego że studia z coachingu mają wiele ważnych takich zagadnień, jak na przykład transformacja komunikatywna. Więc to się przydaje na każdym polu, bez względu na to, czym się człowiek w życiu zajmuje. Kurs też, który przy okazji tych studiów skończyłam, Transforming Communication, dał mi bardzo wiele. Po pierwsze pokazał, że umiem się komunikować i że robię to dobrze, stawiając na dialog. No a przede wszystkim jeszcze też doskonaliłam się w tym. Uczę tego też wszystkich naokoło, zarówno na polu zawodowym, jak i polu rodzinnych. Mówi Pani, że stawia Pani na dialog. Zdecydowanie. Jak wygląda dialog z włodarzami miasta i współpraca na tym polu? Nie narzekam. Wbrew temu, co tam gdzieś dochodzi do mnie też do głosu, bo Tomaszów nie jest miastem dużym, jakieś czasami dla mnie bardzo dziwne krążą opowieści po Tomaszowie, że coś mi się każe albo do czegoś tam urząd miasta dąży. Dementuję to, to są jakieś naprawdę, nie wiem czemu w ogóle służące opowieści, bo ani nie służą dobru Tomaszowa, ani dobru tomaszowskiej kultury, a już na pewno nie dobru Ośrodka Kultury Tkacz. Współpracuje się dobrze, bardzo dobrze bym nawet powiedziała, nikt mi nic nie narzuca, oczywiście się przygląda, bo też weszłam w jakiś kontekst jako dyrektor i to też nie ma co tutaj tego ukrywać. Na razie z tego, co widzę, jest też zadowolenie z mojej pracy. Nie usłyszałam złego słowa. A czy Pani jest zadowolona krytycznie? Krytycznie? Jako nauczyciel. No właśnie. Trochę wyjdzie nieskromnie. No jestem wymagająca od siebie, więc tutaj zdecydowanie nie daję sobie żadnych forów. No jestem, musiałam troszeczkę zaingerować może w taką organizację też pracy w Ośrodku Kultury Tkacz w stosunku do niektórych osób, ale naprawdę widzę, że to idzie w dobrym kierunku, że spotkało się ze zrozumieniem i widać tego efekty. Tak, no trzeba się po prostu przyzwyczaić, że jeżeli przychodzi nowy dyrektor, nowy szef, no to są zawsze nowe pomysły, zawsze jest stawianie jakichś nowych, innych wymagań. Ja też w swoim życiu mam trzeciego szefa i zawsze starałam się dostosowywać też do tych wymagań i dawać z siebie to, co jest najlepsze. No i teraz tego oczekuję z tej drugiej strony.
I powiem szczerze, że to mam. Jestem naprawdę na ten moment już po 1,5 miesiąca jestem zadowolona z tego, co się dzieje. A czy umiejętność dialogu będzie pomagała w zdobywaniu kolejnych funduszy, bo kwestia finansowania, zdobywania pieniążków to również bardzo istotne zadanie działalności tkacza. No tutaj troszeczkę pomaga mi to już doświadczenie ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Trzcina, bo ja nigdy nie miałam znikąd żadnej dotacji od początku, tylko musieliśmy zawsze wypracowywać dzięki wsparciu tomaszowskich firm na początku. Na ten moment działamy już tylko i wyłącznie jako Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Trzcina, jako Teatr Trzcina na samych dotacjach. W tym roku nie mamy żadnego wsparcia, dlatego że też jest, no, jest kryzys właściwie w każdej branży i też to widać. Mimo chęci różnych firm, no, nie zawsze daje się wspierać tak jak jest inne wsparcie, natomiast nie ma na ten moment wsparcia finansowego od firm, dlatego działamy na dotacjach. No właśnie, zabrzmi to trochę dziwnie, bo tak teraz coaching biznesu, ale w czerwcu tamtego roku skończyłam zarządzanie kulturą, studia menedżerskie konkretnie na Uniwersytecie Warszawskim i tam też kształciłam się w pisaniu wniosków. Aktualnie do kolejnego etapu przeszedł też nasz wniosek z takim no, bardzo ciekawym projektem, nazywa się Pasażer Pamięci. Tu dzięki pani Justynce Biernat można było złożyć ten wniosek, mówię o pomysłach oczywiście, złożyć ten wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, więc czekamy też na rozstrzygnięcie, przeszedł pozytywną ocenę formalną. A co możemy uzyskać? Co możemy uzyskać dzięki temu projektowi? No, ładną kwotę, która pomoże ten projekt realizować. Ten akurat projekt, o którym teraz mówię, który już przeszedł ocenę formalną, to on jest tam na kilkanaście tysięcy złotych. Natomiast jeszcze teraz składamy do funduszy norweskich już na dużo większą kwotę. Ten projekt do funduszy norweskich odpadł w pierwszej edycji ze względu na taki mały właściwie jakby aspekt dotyczący no właśnie takiego małego obszaru, który można poprawić i wszystko jest przygotowane, więc teraz w marcu składamy po raz kolejny, bo jest druga edycja tegoż projektu. Trzymamy kciuki, tak. Tutaj bym też chciała powiedzieć, że ten zamysł przeniesienia Stowarzyszenia Trzcina do Ośrodka Kultury Tkacz naprawdę jest bardzo pozytywnym aspektem. Jeżdżę też na festiwale do innych miejsc w Polsce i w tej chwili naprawdę każdy ośrodek kultury, teatry, jeżeli jeszcze nie mają stowarzyszenia bądź fundacji, to zakładają, bo jest to naprawdę bardzo pomocne przy pozyskiwaniu środków. Bardzo pomocne i nie koliduje, nie wyklucza się. A Trzcina ma swoje sukcesy, które notabene mogą być również sukcesami tkacza. Tak, i to ogólnie dla Tomaszowa wtedy jest bardzo pozytywne, bo promujemy zawsze miasto. A tak naprawdę nie ukrywam, że my mamy siedzibę no poniekąd fikcyjną, bo ona jest jako miejsce, nie służy działaniom ani filmowym, ani teatralnym, bo nie ma tam przestrzeni. Jest właściwie miejscem, w którym mogłoby się kawałek biura znajdować, ale też się nie znajduje, dlatego że no, działam sobie gdzieś tam najczęściej wieczorami w domu i na moim pulpicie jest biuro. Promocja miasta, rozumiem, to również jeden z ważnych aspektów bardzo ważny działalności tkacza. Całego powiatu, bardzo ważne. Warsztaty, konkursy, festiwale. Na arenie międzynarodowej, pochwalę się. Tak. Właśnie do tego zmierzam. Czym możemy się pochwalić? Możemy Dlaczego się pochwalić. Jeszcze będziemy wstawać, by wygrać? No w tym roku też byśmy byli na międzynarodowym festiwalu. I UNESCO się upomniało o nas, ale niestety no, finanse nie pozwoliły, grupa się rozrosła. Jak nie wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o finanse. Gdybym się bardzo uparła kosztem innych projektów, być może się udało, ale udałoby się, gdybym się bardzo uparła. Tylko no, też może nie to jest jakby najważniejsze. Swoimi sztukami, autorskimi sztukami Kariny Góry pokazujemy, że ta jakość cały czas jest wysoka. Obie dążymy do tego, żeby była coraz wyższa. Karina Góra w tej chwili studiuje reżyserię we Wrocławiu. Przy okazji zaproszę Tomaszowian na premierę najnowszej sztuki 21 marca na godzinę 18. Łatwo zapamiętać Dzień Wagarowicza na godzinę 18. Zapraszamy do siedziby SH Tomy przy ulicy Jerozolimskiej 1E.
Marzy mi się oczywiście przeniesienie też na scenę Tkacza. Tam widzę Teatr Trzcina w przyszłości, ale to już też nie ode mnie tylko zależy. To musi być chęć Kalinki również, także no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie sobie tam spokojnie działają dzięki gościnności pastora i wszystkich zgromadzonych w Tomy. Sukcesy są, a które z aspektów należy poprawić, należy udoskonalić, tak żebyśmy mogli te sukcesy zauważyć? Jeszcze a propos sukcesów powiem, że tamten rok był bardzo owocny dla Teatru Trzcina, dlatego że zarówno spektakl, jak i monodram, który był przygotowany również autorski przez Karinę Górę pod tytułem Wyznanie, zdobył kilka nagród na ogólnopolskich spotkaniach, na ogólnopolskich festiwalach. Ja już jako menedżer przy tych obowiązkach czasami nie zdążyłam, znaczy oczywiście wywiązywałam się, natomiast ciężko było znaleźć czas, żeby pisać o tym i promować. Także tamten rok był bardzo owocny, mimo że nie było sukcesu międzynarodowego, to był bardzo owocny. Co poprawić? Muszę na pewno, to wiem, że muszę, dążyć do tego, żeby Stowarzyszenie Trzcina miało więcej członków aktywnych, żeby byli to członkowie, którzy są, no powiem, nie tylko gdzieś tam na papierze, ale naprawdę chętnie włączający się, chętnie działający, bo no, na nasze barki tutaj tego trzonu Trzciny naprawdę spadło bardzo dużo, bo to jest pisanie wniosków, w moim przypadku pisanie wniosków, rozliczanie ich przez cały rok, pilnowanie. Jest oczywiście biuro, które rozlicza, ale ja muszę każdą fakturę przygotować, więc jestem takim menedżerem księgowym, piszącym. Podzieliłyśmy się tutaj pracą. Karina zajmuje się tutaj tą częścią artystyczną, czyli każdy robi to, co najlepiej potrafi, ale tego jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o obowiązki. Tak. Drodzy Państwo, oferta Tkacza, jak sami słyszeliście, bogata, atrakcyjna. Nowych, innowatorskich pomysłów nie brakuje. My ze swojej strony zachęcamy młodzież do angażowania się i próbowania tych wszystkich nowych warsztatów, nie tylko warsztatów. Chciałabym jeszcze jednej rzeczy tak powiedzieć, bo w Ośrodku Kultury Tkacz jest również edukacja historyczna. Jeden z moich fakultetów to również historyk, taki skończony dla siebie, tak, fakultet, żeby pokazywać język polski w kontekście historyczno-literackim. Bardzo oryginalna edukacja historyczna, która tutaj pan Marcin Mizerski, może powiem tak, że przekazuje tę historię w taki, nawet użyłabym chyba słowa przemyca tę historię w bardzo ciekawy sposób. Dla dzieci, dla szkół podstawowych bardzo ciekawe projekty pokazujące, że można na przykład historię lalki Barbie połączyć z historią i można to przemycić w bardzo ciekawy sposób, więc zapraszamy bardzo na te zajęcia edukacyjne. One się odbywają zarówno w siedzibie Ośrodka Kultury Tkacz, jak i można zadzwonić i umówić się i pan Marcin przychodzi wtedy do szkoły i prowadzi dla klasy. Gdzie odnaleźć bogatą ofertę? Bogatą, o bardzo dobre pytanie, bo jesteśmy akurat w 2 dni przed otwarciem nowej strony Ośrodka Kultury Tkacz. Jako dyrektor zmieniłam też serwer, zmieniłam stronę, żeby też ona nabrała takiej świeżości. Nie mówię, że tamta była zła, ale można było ją również udoskonalić. Szukać nas można na Facebooku, ale szukać również nas można na naszej stronie Ośrodka Kultury Tkacz. Tam będą wszystkie aktualności. W poniedzieli bodajże chyba w środę już będziemy mieć uprawnienia do nowej strony, więc serdecznie zapraszam. Oj, cały czas działa i działa bardzo prężnie. Tam znaczy, można śledzić, pracownicy pilnują, żeby aktualności, zdjęcia, galeria bardzo bogata. Tak. I podglądać. To, co robi młodzież, jak najbardziej, tak, z warsztatów, zdjęcia. A teraz jeszcze od wczoraj w Tkaczu mamy nową wystawę, bo było otwarcie klubu Globetrottera, więc ta wystawa już zamknięta, a od wczoraj jest nowa wystawa prezentująca dokonania Tkacza na różnych obszarach, na różnych polach działania. Także zapraszam do Tkacza, można zobaczyć w postaci zdjęć, co się działo, co się dzieje. I co się będzie działo. I co się będzie działo, to trudno pokazać w zdjęciach, ale może jakieś zwiastuny. Ale zwiastuny tak, o czym tak, dzisiaj tak. Mówiliśmy. No muszę jeszcze powiedzieć o cudownych warsztatach dekupażu, które w tej chwili są bardzo wymyślone. Bardzo popularna metoda. Ja jestem zachwycona produktami, które można na tych warsztatach uzyskać. Cudowna biżuteria 3D,
jakkolwiek to brzmi, nazwać. Ja już ją widziałam. Biżuteria 3D, warsztaty. Czy samodzielnie można sobie taką biżuterię przygotować? No samodzielnie można ją nawet tak po zajęciach zabrać. Naprawdę zdumiewające, co można zrobić z butelki po sprajcie, co można zrobić z najtańszych serwetek. No, żeby zobaczyć, zapraszam. Co może stać się atrakcyjnym również prezentem, prawda? Tak. Teraz okres komunijny niedługo się zbliża, więc na przykład z serwetek można zobaczyć piękne kwiaty, które są rozsypane między talerzami na stole i każdy gość, który przyjdzie, zasiądzie do stołu komunijnego, na pewno się zdziwi i zapyta, gdzie to jest kupione. Jednym słowem, zapraszamy. Zapraszamy, tak, dzieje się, naprawdę dzieje się dzieje. Proszę się uzależniać od kultury. Dzisiaj mamy żywy dowód na to, że tak wygląda osoba uzależniona od kultury przez duże K. Promienna, uśmiechnięta, pełna pomysłów. Oryginalnych, również nowatorskich. Nie wszystkie pomysły są moje, to są pomysły pracowników. Ja jako menedżer pomagam im po prostu je wdrażać. Ale realizować to również ważne zadanie. Tak. Na dzisiaj już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do kolejnego wydania odcinka bez komentarza. Czekamy również na Państwa opinie, uwagi i propozycje. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Przypomnę tylko, że gościem programu była Pani Barbara Przybysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.